Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Wideo portalu WLC.pl, lepsza strona Wocławka w programie Wocławek, Mleko i Miód. Dzisiaj moimi gośćmi Marek Jędrzejewski, Tomek Gołębiewski, Michał Walczewski i Piotr Busz. Witam wszystkich serdecznie. Panowie, dzisiaj temat, który chcielibyśmy poruszyć, to jest temat kamienic i rewitalizacji. Nie wiem, czy wyrobimy się ze wszystkim, ale zacznijmy od kamienic. Piotr Busz ostatnio, 3 dni temu, napisał na grupie Wocławek po obu stronach Wisły taki post. Panie prezydencie Marek Wojtkowski, w związku z przejęciem zielonej działki przy ulicy Kielińskiego przez EMZOS oraz informacjach uzyskanych od kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem, pana Jarosława Biegały, odnośnie 2 kamienic przy ulicy Wojska Polskiego 29, mieszkańcy tych kamienic oraz użytkownicy działki zaniepokojeni tym stanem poinformowali o temacie. I jest wymieniona poseł Anna Gębicka, poseł Paweł Szramka i poseł Robert Kwiatkowski, a także Jan Śpiewak. Piotrek, co się stało, że opublikowałeś taki post, bo być może ludzie nie wiedzą. No Jan Śpiewak kojarzy się z... Nie wiem czemu, poczekajcie. Zaraz zobaczę, bo nie wiem, czy nas widać. Widać. Jan Śpiewak kojarzy się nam z jedną rzeczą, z jedną sprawą przejęć kamienic, nielegalnych przejęć kamienic w Warszawie. Piotrek, zaczniesz? No mogę zacząć. Proszę uprzejmie. Co się zaczęło? No, od kilku lat się prosimy, domagamy od Urzędu Miasta oraz od Administracji Zasobów Komunalnych, żeby tą kamienicę na Wojska Polskiego wyremontowano. Poczekaj chwilę, bo nie wiem, czy nas widać. A coś się tu mi łączy, momencik. Jest jakiś problem. No jesteśmy, proszę mów. No więc domagaliśmy się od Urzędu Miasta i od Administracji Zasobów Komunalnych o remont tej kamienicy, zwłaszcza elewacji, no bo każdy zna Wojska Polskiego, wie jak tam ładnie jest, jak to wszędzie wygląda po lewo i po prawo, a na końcu stoi to właśnie nasza Baba Jaga, ale wewnątrz, w środku też jest jeszcze jedna kamienica i ona jest w bardzo dobrym stanie. I co się okazuje? Poczekaj chwilę, przypomnijmy, gdzie jest ta... Poczekajcie, bo coś się wiesza, wiesz, ale nie, Państwo chyba nas widzą. Przypomnijmy dokładnie, gdzie jest ta kamienica, bo może nie wszyscy z Państwa wiedzą, ta kamienica jest tutaj na rogu praktycznie Wojska Polskiego i Kielińskiego, prawda? Vis-a-vis sądu, można powiedzieć. Vis-a-vis sądu, tak. I to jest jedyna kamienica, która jest tak obdrapana, no po prostu z całej Polski przyjeżdżają ludzie, parkują przed oknami, patrzą na taki bubel. No więc my prosiliśmy, tak jak i pisaliśmy, domagaliśmy się, żeby tą kamienicę wyremontowano. Urząd Miasta tak samo, jak i Administracja Zasobów Komunalnych przez cały czas nam mówiła, że nie minął okres 30 lat, czyli od 89 roku, bo oni zarządzają tymi kamienicami, ale żeby przejąć je na własność, musi jakieś ustawowe 30 lat minąć. Wtedy oni składają sprawę do sądu, no i kamienice przechodzą na własność Urzędu Miasta. Jeżeli nie ma właściciela, tak? Jeżeli nie ma właściciela. Na zasadzie zasiedzenia, tak? I teraz co się dzieje? Zaczyna się akcja Ogród. Ogród, który od zawsze należał do Wojska Polskiego, bo tam żyli moi dziadkowie. Osiedlili się w 1945 roku i znali właścicieli tych kamienic. Także i ta część ogrodu, która przylega do ogrodu z MZOZ-em, należała do Wojska Polskiego. Nie wiem kiedy, co, jak zrobiono tą ulicę Kielińskiego. Tam ludzie uprawiali sobie marchewkę, warzywka, drzewka. No mieli fajnie, no, grilla sobie robili. No i oczywiście też płacili. Płacili dzierżawę. Mają umowy do dzisiaj. Co się dzieje? Wchodzą, wycinają, zaczynają wycinać drzewa. Zaczynają wycinać drzewa. Dla mnie to jest bardzo dziwne, bo to był taki sygnał, że coś się tutaj zaczyna dziać. Zaczynają... Te drzewa w jakim były stanie? Absolutnie, no te, no słuchajcie, nie ukrywajmy, ten ogród przeżył Hitlera, Stalina, PRL, Patriot, rządami Wojtkowskiego. Poczekaj Marek. I dlatego mówię o tym. I to się zaczęło dziwne, właśnie takie dziwne jakieś ruchy przez Urząd Miasta. No i zaczęliśmy sprawdzać to wszystko. Pytać, nie? No jak zwykle nikt nic nie wie. Cały urząd nabiera wody, nie? Oni o niczym nie wiedzą.
Później pan Wojtkowski na sesji Rady Miasta mówi, że on tam był, on tam widział lodówkę, więc ukaże mieszkańców i wycina im drzewa. Dobrze, że on nie widział tam w tej lodówce mięsa. To znaczy pan prezydent Wojtkowski w ten sposób chciał posprzątać? No czy chyba co? Tak, no ja nie wiem, no skoro no bo jeżeli to twierdzi, taki że sposób, widzi śmieci, no to nie, raczej się zbiera śmieci, a nie wycina no więc, drzewa. No to więc całe szczęście, że on w tej lodówce nie widział mięsa, bo jeszcze tam może ubojnie postawił zamiast tego, zamiast parkingu. No ale co się dzieje też? Przyjeżdża do mnie pewien radny, też nie powiem jakie nazwisko, no bo oni mają zakaz spotykania się ze mną, radni z Koalicji Obywatelskiej. A mimo wszystko do mnie przyjeżdżają, rozmawiają. I w trakcie rozmowy powiedział mi takie jedno słowo. Ta jedna z kamienic, która właśnie przylega do ogrodu, zostanie wyburzona. Ta wewnątrz, tak? Wewnątrz. No i wtedy się zaczęła, no, zapaliła się lampka. No i zaczęliśmy pytać. Okazało się, a jeszcze przed tym, cały czas nas informowano, że sprawa jest w sądzie o przejęcie tych kamieni. Wy się dowiadywaliście jako mieszkańcy, tak? Mieszkańcy, tak? Czas, byliście tak, zainteresowani tym? Tak, cały czas już, bo tam, nie ukrywam, Krzysztof Kukucki mi pomagał tam właśnie, bo dużo się domagałem, żeby i domofony nam założyli. Żeby... A czemu chcieliście te domofony? No bo jest problem, no bo wchodzą, schodzą się, niszczą, my tam dbamy, bo przecież miasto nie dba, my tylko dbamy o to. Malujemy za swoje pieniądze, odświeżamy. Więc chcieliśmy domofony, więc... Krzysztof... Żeby zamknąć tą kamienicę, tak? Zgadza żeby nikt się, wam nie wchodził. Oczywiście, no więc... Później się też spotykam wysokim urzędnikiem na, gdzieś tam na mieście i mi mówi, panie Piotrze, sprawa się skomplikowała. Ja mówię, jak to się skomplikowała? No i mi mówi, jest taki człowiek o takim i takim nazwisku, który ma większy dostęp do kamienic, do urzędów, do archiwów państwowych niż my. No i ten człowiek sobie wykupuje jeden, dwie kamienice. Jeden, dwa procent kamienic. No ale nic dalej nie wiemy, więc zaczynamy pisać, dopytywać się, tak? I co ustaliliście? No dzisiaj przed samym programem, no już ja już wiem, może no wiem prawie wszystko można powiedzieć, bo przed samym programem ktoś mi podrzucił informację o tym panu, czym się zajmuje. Czyli, że tam już jest jak gdyby właściciel tej nieruchomości, no tak? Wychodzi, że jest, tylko że cały czas nam mówią, czyli, że nie czyli, że ma. Miasto nie jest właścicielem tej tak, nieruchomości. Tak, na geoportalu też się działka zmieniła. No dobrze, a miasto miało 30 lat na to, żeby to ruszyć i tego nie ruszyło? No nie, minęło 31, no i nie ruszyli do dzisiaj. Pomimo tego, że przez lata było więc, inwestowane, no tak? W rozmowie z panem Biegałą tam z Urzędu Miasta dowiedziałem się w pierwszej części rozmowy, że znalazł się współwłaściciel, ale widać facet się ściął, o co chodzi. I w dalszej części rozmowy zaprzeczył, że jest właściciel. I do dzisiaj nie wiemy, czy jest właścicielem. Musimy się odnosić na pismach, żeby nam powiedziano. No ale dziwnym trafem dzisiaj właśnie mówię. Przed wyjściem do waszego studia dostaję informację o tym panu. I wiem wszystko, czym ten pan się zajmuje i, no, i jakie pieniądze otrzymuje od Urzędu Miasta. Nie? Więc wszystko mi pasuje z tymi kamienicami. Być no może się mylę, być może podejrzewam, ale my tylko pytamy. No dobrze, wy zadaliście pytanie, wystąpiliście do Urzędu Miasta z zapytaniem, tak? Wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Proszę o wskazanie, jakie nakłady pieniężne zostały przekazane w ostatnich 30 latach na bieżące utrzymanie budynków i nieruchomości znajdujących się przy ulicy Wojska Polskiego 29, a w szczególności wszelkich napraw budowlano-remontowych i konserwatorskich. Czy jest ustalony właściciel nieruchomości Wojska Polskiego 21? Jeśli tak, to od kiedy i w jakim udziale? Gmina Miasto Włocławek podjęła wszelkie starania, aby wyżej wymienione nieruchomości zostały przejęte na majątek gminy poprzez zasiedzenie? Jeśli nie, czy takie starania były? Kiedy to złożyliście? Piątego chyba. W piątego. Tak, ale tu jeszcze tak samo równo z nami złożyło też pismo biuro poselskie pana Kwiatkowskiego. Roberta Kwiatkowskiego z SLD, tak? Tak, oni jako pierwsi. Z takimi samymi pytaniami wystąpili? Nie wiem, z jakimi pytaniami, no czekamy, żeby nam Urząd Miasta się odniósł, nie? Tak samo. No i tutaj chciałem się, żebyś przeczytała też, czym ten pan się zajmuje, tutaj zaznaczyłem. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. I to są obecne pieniądze, nakłady, które on otrzymuje od Urzędu Miasta. Ma otrzymać. Ma otrzymać, tak. To jest on w strefie rewitalizacji. 501 milion 800 tysięcy. Dlatego my nikogo nie oskarżamy, ale, ale się obawiamy. O co się obawiacie? No obawiamy się, że przyjdzie tak jak w Polsce się zaczęło się dziać. Czyli wiadomo, on nas nie wyrzuci na ulicę, bo nie ma takiej możliwości. Ale przyjdzie, podniesie nam czynsze. Wiadomo, czynsze są podniesione na takie, że my nie będziemy płacić. Będą wtedy wyroki ekspisyjne.
gdzie nas ulokuje miasto, no to nie wiadomo, no to tego się obawiamy. Tam mieszkamy całe życie, tam remontujemy, o, zawsze te mieszkania remontowaliśmy, tak samo jak zarówno dbaliśmy o to. Ile macie tam rodzin? 17 rodzin. Mhm. 17 rodzin. I wszyscy długo tam mieszkają? No teraz częściej troszeczkę, nie tak długo, ale no są rodziny, które, no ja mieszkam 50 lat, tam mieszkają 60 lat. No takie, tak, takie są te różnice właśnie lat. Jak myślicie, to jedyny taki przypadek we Włocławku, który teraz się pojawił? Jedyny nagłośniony ostatnio. Nie było słychać o takich przypadkach. Znaczy jedna rzecz, gdzie tutaj były te poczynione nakłady, to pytanie pierwsze, które zapytujemy, jakie nakłady pieniężne zostały poczynione tam. Tu mi się wydaje trochę klucz, będzie kluczem, bo wiecie, bo tak w zeszłym roku przecież było tak, w zeszłym roku wymiana dachu była. Teraz była elewacja. No to czemu miasto... No właśnie, no chcemy zobaczyć, jeżeli remontujemy kamienicę komuś, no to halo, to chyba już niegospodarność jest, tak? Jeżeli my nie staramy się zostać właścicielem tej kamienicy, wiedząc, cały czas mówię hipotetycznie, ktoś ma udział w tej kamienicy, ktoś się nagle pojawi, bo nawet ostatnio ja też śledziłem, tam też moja rodzina w tej kamienicy mieszka akurat, obok Piotra też, także my śledziliśmy sytuację, nie wiem, od roku, półtorej roku. Jeszcze by powiedzieć, napomnieć o sytuacji, gdzie dwa lata temu spłonęła ta altanka na tej działce, tak? Ktoś jakaś altana spłonęła? No właśnie, dokładnie, wiecie, ja mam tyle już w głowie, tyle dociera do mnie informacji, że ja po prostu zamykam, ale zaczęło się właśnie na tej działce, że pośród tych drzew, tych właśnie starego drzewia, była ładna altana i tam, w tej altanie to nawet ludzie nie z Włocławka się zajmowali tym ogrodem tam swoim, tam sobie wiadomo co oni robili, ale była naprawdę piękna altana i ta altana w pewnym płonie. No i jak spłonęła altana, to wiadomo, ci ludzie już się wynieśli, no bo... Zobaczcie. Być może tych dobytek był też, tak? Być może się od tego zaczęło, no podejrzenia są różne, a jak będzie, no to też, bo to też nie jest na tym koniec, że my piszemy do biur poselskich, prosimy o pomoc, bo też złożymy zawiadomienie do CBA i do prokuratury, no. Czy żeby sprawdzili, czy tu nie doszło do popełnienia przestępstwa, także... Andrzej Desselberger pisze, kamienica na ulicy Bojańczyka 18B też czeka na przejęcie przez miasto. To może to nie jest jedyny przykład kamienicy, który miał... Ale to też, no, to jest właśnie to dziwne, że dlaczego nas cały czas okłamywano, czyli oni nam mówili w oczy, ci wysocy urzędnicy, tak już sprawa jest w sądzie. Okazuje się, że nigdy nie było żadnej sprawy w sądzie o przejęcie tych kamienic. Ale jesteście zdziwieni bałaganem w Urzędzie Miasta, bo mi to w ogóle nie dziwi. Nie, no powiem tak, rewitalizacja powinna być w tym myśli zaczęta od tego, żeby właśnie poustalać wszystkich właścicieli, żeby nie było takich trupów z szafy jak w tej chwili i dopiero wtedy można jakieś remonty zacząć. A tymczasem podejrzewam, że w Urzędzie Miasta po pierwsze ani nie ma osoby, która by w ogóle się zajmowała tym ustaleniem właścicieli tych wszystkich kamienic, a po drugie to podejrzewam, że tam jest jeździec, kompletnie jeździec bez głowy i nikt nie ma nawet pomysłu na to, jak to zrobić. No ale wiesz, ta kamienica nie jest w obrębie rewitalizacji, bo ten obszar rewitalizacji też jest taki dziwnie zaznaczony. No tak, ale wiesz, ona jest elementem starego miasta i ona też powinna być tak samo, mimo że nie jest w tym obszarze rewitalizacji, który jest pewnie w tym gminnym programie rewitalizacji, to nie zmienia faktu, że też powinna być objęta rewitalizacją jako część starego miasta. No tak. Nie, ale tak również jak nie zaczęliśmy jeszcze, znaczy zaczęliśmy od 2018 roku, powstał ten GPR tutaj. No i widzimy te niektóre kamienice, które są odnawiane. Mamy też, dla mnie to też takie jest trochę, nie ma tu wcale ładu, bo zanim my będziemy przechodzili, jeżeli w ogóle będziemy przechodzili do tej rewitalizacji, będziemy te kwadraty uzupełniali i rozjaśniali, to te kamienice, które teraz prywatne dostały ci prywatni właściciele tych kamienic, one już będą teraz zniszczone, tak, no nie, jakby nie patrzy. To są też prywatne kamienice. Ten GPR, który tutaj jest na te lata do 2028, ma wiele takich miejsc, to jest dużo rzeczy bzdurnych jest teraz, bo słuchajcie, my zaczynamy, wszystkie pieniądze, które są teraz wydatkowane, to są wydatkowane tylko i wyłącznie na zieleń. Na parklety, które są tam, które powstawiali, te drzewka w doniczkach, tam nawet widziałem jak drzewa wysokopienne, czy tak jakoś nazwa była, śmieszne to wyglądało. I na projekty. I dokładnie wszystko na projekty jest. Cały czas bardzo dużo projektów, bo ja widzę informacje z magistratu, która przychodzi. Dokładnie, słuchajcie. No dobra, ale mamy komitet rewitalizacji.
czy ten komitet nadzoruje wydawanie tych pieniędzy, czy one zostały wydatkowane w sposób prawidłowy, czy to tylko po prostu ktoś dostaje... Pytanie, czy komitet rewitalizacji ma takie uprawnienia, bo nie wiem. No dobra, ale no to ktoś powinien mieć takie uprawnienia. Ale słuchajcie, no to teraz ja wrócę do początku powstania tego komitetu, gdy tam był Artur Struciński i właśnie on też chciał tego, żeby to wszystko było jawne. I on to zaproponował właśnie, ale no wszyscy, łącznie z panem przewodniczącym, czyli z panem Chupałą, odrzucili to, a pan Chupało mu powiedział, że to nie będzie żadnej komisji śledczej. Więc mówię, no Artur zrezygnował. Ale to są publiczne pieniądze, które powinny być... No ale no widzicie, jak to wszystko się dzieje, nie? No, jeżeli ja nie mogę uzyskać prostej informacji, czy jest właściciel, czy go nie ma, no to co, o co tu chodzi? No proste pytanie. No dobrze, ja właściciel, czy go nie ma? Co się stanie z tą... Skoro powiedziałeś, że jeden z radnych cię poinformował, że ta kamienica, która jest wewnątrz, zostanie zburzona... Nie, no dalej nie wnikałem, bo mówię, zaraz go złapałem za słowo i mówię, ale słuchaj, co ty do mnie mówisz? Przecież ta kamienica to jest w tak dobrym stanie, że tam nie ma nawet co remontować, tylko wymienić dach, bo tam jest stary eternit. No to zaczął, no to wie, chyba też się ściął, o co chodzi i mówi, nie, to nie o te mi kamienice chodziło, tylko o tamte. Ja mówię, ale ty w ogóle, ty wiesz, że ty jesteś na terenie, gdzie tylko te kamienice są w tym miejscu, bo tam już więcej kamienic nie ma. Mhm. No to mnie pożegnał i... Tylko, że Piotr, według map ta kamienica w głębi, która u ciebie stoi, ona wchodzi w granicę tej działki przejętej teraz, no, która przywiała ZOS. Być może tak, nie wiem, czy to będzie na etapie, nie wiem, wywłaszczenia będzie, czy sytuacja, no bo faktycznie miasto będzie musiało zapłacić, ale tu ta działka wchodzi w to. Wiecie wszyscy, że ja dostaję dużo informacji od różnych ludzi, od urzędników wysokich i innych takich, no wiadomo, nie będę mówił od kogo, ale też dostaję też informacje, że tu... Że oni idą dalej, że ponoć, nie wiem na ile to, bo ja tylko wam mówię. I pytam oczywiście, nie? Czy Orlik po byłej szkole dziewiątce też podzieli los ogrodu? Bo taką dostałem informację. Czy jest taka możliwość? Więc ja tylko pytam. No by to była ładna działka piękny w centrum kompleks, miasta. Tak? Piękny kompleks by powstał, tak? Nie będzie, że szkoła już nie jest. Szkoła już nie jest dziewiątka, do której doszliśmy. Oczywiście. Punkt osiedle mieszkaniowe dla dewelopera. Więc tu się bardzo dużo dzieje, nie? Tutaj, jeśli chodzi o ten tym teren. Bardziej, że rozmawialiśmy ostatnio, że tych działek we Włocławku nie ma. Ja nawet ostatnio rozmawiałam z jednym z panem z biura nieruchomości. Pytam go, czemu nie ma działek we Włocławku? Bo z jednej strony Włocławek jest zablokowany Wisłą, a z drugiej lasami państwowymi. I tych działek do budowy brak. Jak widzicie, zapewne we Włocławku każdy buduje się w takich dziwnych miejscach. Jakieś duże tereny zawłaszczone. Starych fabrykach. Tak, miejsca, gdzie można by się pobudować, nie ma takiej możliwości. Są w rękach prywatnych, także powierzchni, które były i stoją. A najgorsze jest to, że dostajemy takie informacje, dostajemy to, można powiedzieć, od urzędników, którzy dostają ogromne pieniądze przecież. Oni nie pracują tam za najniższą krajową, ale oni nam takie, masz tylko nie mów, rozumiecie? Masz tu informacje, ale nie... Ale Piotr, tylko się cieszyć. No ale co się cieszy? To się cieszy, że ten system zaczyna, może oni też od tej patrzą, że ale to nie działa tak, jak dla oni mnie chcieli. To jest to, że jeżeli oni sami z informacjami wychodzą. Oni tak. Po mojemu, to oni się tam żrą, rozumiesz? Jeden na drugiego. No dobrze, ale wróćmy do tematu kamienicy. Tomek, ty się przygotowałeś coś o kamienicach? Nie, o kamienicach nie. Ja tutaj mam trochę na temat tego programu Fabryka, tak sobie poczytałem o tym. No bo to mnie tak intryguje. Na przykład na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu. To jest to, o czym ostatnio była konferencja i podpisanie umów z panią poseł Anną Gębicką, tak? Jest tutaj takie jedno zdanie. Badania wskazują, że podaż powierzchni biurowych jest mniejsza niż popyt, co jest barierą zarówno dla firm, a przede wszystkim dla miast, które mogłyby tą niepowtarzalną okazję wykorzystać dla własnego rozwoju. Nie wiem, czy we Włocławku ktoś badał w ogóle, ile mamy powierzchni biurowych wystawionych do najmu przez prywatnych inwestorów pobudowanych. Na pewno bardzo mało. Bardzo mało? No ale są powystawiane. A nasze dwa inkubatory? Jest inkubator na Toruńskiej. Toruńska 30 przy fabryce Wisła. Cena najmu 37 zł za metr kwadratowy netto. Jest to wyjściowa. W pierwszym roku jest 30% upustu, w drugim 20%, w trzecim 10%. To mało czy dużo? Według mnie to jest dużo, ponieważ inkubator ma służyć tym, którzy zaczynają działalność, tak? Królewiecka 27, ogłoszenie z portalu internetowego. Lokal biurowy 74 m kwadratowe, 20 zł za metr kwadratowy. Czyli inkubator jest droższy niż prywatni przedsiębiorcy? Tak. Inwestor prywatny, który pobudował w centrum miasta duży biurowiec, 35 zł za metr kwadratowy. W centrum? Ale, tak, ale w tym jest... wentylacja, klimatyzacja indywidualna na każde biuro, winda, monitoring, alarm. Każde biuro posiada własną łazienkę, kuchnię, w pełni wyposażone meble, lodówkę, mikrofale. Dlaczego konkurujemy z prywatnymi inwestorami, co naprawdę w Włocławku jest dużo powierzchni biurowych wolnych? Czy będą chętni na te lokale?
To czemu taka cena? Według was, Michał? Czemu taka cena? No 37 za metr kwadratowy, fakt, że idzie na to upust 30%, później 20%. Netto, niektórzy nie są VAT-owcami, więc VAT dla nich jest kosztem. Koncepcja tego inkubatora teoretycznie miała być taka, że w pierwszym roku ma być łatwo, a potem tych przedsiębiorców wypychamy do miasta. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, no inkubator jest dosyć polonionym pomysłem. Mimo, że znam ludzi, którzy kiedyś zarządzali inkubatorem i wiem, że się starali, to jednak po prostu raz, że lokalizacja jest kiepska, dwa, że to w jaki sposób on jest wybudowany i że on się cały czas tak naprawdę sypie. Bo ja tu mówię o tym inkubatorze z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Okej, to jest tam bliżej centrum. Przy fabryce Wisła, tak. To powiem, parkingu też tutaj nie ma. Nie wiem na jego temat, natomiast mogę się wypowiedzieć co najwyżej na temat tego drugiego inkubatora, który jest na końcu świata. I który dla żadnego przedsiębiorcy chyba nie będzie specjalnie atrakcyjny poza jakimiś no, dziwnymi biznesami typu na przykład koparki bitcoinów, bo no, wiem, że taki spec tam był na przykład. No ale inkubatory to w ogóle moim zdaniem jest droga donikąd, bo one stwarzają nierówność na rynku po prostu. Jeżeli ktoś chce uczciwie rozpocząć biznes, a nie kwalifikuje się z jakiegoś powodu do tego, żeby zacząć ten biznes na inkubatorze, no to ma w plecy w porównaniu do tego, kto zacznie wynajmować na inkubatorze. Także ja jestem przeciwny. Ja mam tutaj taką informację. Pisze do mnie jedna osoba, cześć, nie wiem ile w tym prawdy, ale na inkubatorze dzieją się rzeczy, zmienia się operator, firmy dostają teraz umowy na rok najmu, podwyższyli opłaty. Nie mogę tego potwierdzić, nie mogę tego na 100% potwierdzić, ale wygląda tak, jakby inkubator nie trzymał się najlepiej finansowo. To jest opinia od jednego z internautów, który mi podesłał. O którym inkubatorze teraz mówię? Nie wiem, bo ja nie mam informacji. Więc to celowe działanie jest, tak? Żeby nie wiem, o który inkubator chodzi. Ja tylko ale będzie dotacja, trzeba zdotować to. A czy właśnie widzicie z tym? To też, no patrzę, sytuację teraz, gdzie mówimy wszyscy o COVID-zie. Mówimy o zaciskaniu pasa, mamy oszczędzać, tak? Pojawiło się mnóstwo, fajnie, pojawiło się mnóstwo pieniędzy dla samorządów na inwestycje. Z drugiej strony popatrzcie na jedną taką rzecz. Samorządy biorą te pieniądze, bo są, ale niestety tam musi też być własny wkład. Wkład własny, który jest tam potrzebny. Tak, ale słuchajcie. Powiem tak, teraz nie, ja broń Boże, ja obserwuję wszystko, każdą stronę obserwuję i patrzcie, jedną rzecz, cały czas się mówi, że ktoś chce przejąć samorządy, przecież te samorządy same wchodzą w tą grę, biorąc te wszelkie fundusze, dając pieniądze, za chwilę się okaże, że będą do samorządu, będą chodziły, w komisarze będą wchodziły, samorządy będą totalnie zadłużone, a nam się będzie stawało znowu podwyżkę śmieci, podwyżkę cen wody, podwyżkę ogrzewania, tak? No ale pan prezydent ostatnio w jednym z wywiadów mówił, że nie będzie żadnych podwyżek. No tak, ale no dobrze, no zaciskamy, no tak, to już to było po kampanii, też mówił. Ale to teraz kampanii. Mówił. Ale no ja nie, ja słucham, no z tydzień temu ja widziałam wywiad z panem prezydentem. To, co pan prezydent ale mamy mówi. Zaciskać pasa. Ale słuchajcie, tak, no zaciskać. Informacja o no to jest prosta rzecz, zacznij od siebie. Ilu mamy wiceprezydentów? No trzech. No dobry ludzie, no jeden. Ale jeden prezydent pełni od razu funkcję ogrodnika miejskiego. Tak, chyba, że tak, no to mówię, no to ale ogrodnika. No ty mówisz o mojej ulubionej pani prezydent. Ktoś został powołany na stanowisko ogrodnika miejskiego, no, i ja o tym pani nie wiem? Prezydent chyba, no nie wiem. No, bo a która pani prezydent? No może się skończyć. Nie, do kwiaty, niektórzy no, ławki. Odbierała ławeczkę na niektórzy ławki, ale, nie, ale ona bliżej cały czas się kręci przy kwiatkach, no to być może dostała to stanowisko. I tu jest taki właśnie, to jest taki szerszy problem, że naprawdę my niedługo będziemy daleko, ktoś nas, znaczy my już jesteśmy w tym miejscu, o której pewnie wszyscy wiemy, ale oni nam jeszcze próbują pokazać, jak mamy się tam urządzić, nie? Jak mamy się tam urządzić jeszcze, nie? Bo my jesteśmy totalnie Wocławek miasto. Ale ja wam powiem jedno, porzućcie wszelkie nadzieje, że coś się tu zmieni. Ale no słuchajcie, no to jest tak samo jak u marszałku. Bo to, powiedzieć. Co usłyszałem tu ostatnio, tym, u Karoliny, co powiedział pan Kowalski o ustawionym konkursie, który wygrała blondyna. A, no tak, no właśnie. I on mówi, dajmy jej szansę. No to zaraz, chwileczkę, to ile tych szans no i komu oni będą dawać? No i to jest kolejne oszczędności. Ale kolejne oszczędności konkurs, się... najlepszy wygrał. No ale taki konkurs, że ja dwa miesiące przed już wiedziałem, kto wygrał. Ale może bo po prostu wiedziałeś. Wszyscy wiedzieliśmy, po prostu zostało później ogłoszone. Może nie wiem, jak to niech może zaczną defraudować te pieniądze i też dajmy im szansę. Ale słuchajcie, nie, no tak jak powiedział pan radny Kowalski, dajmy szansę. Pani dyrektor zaczęła teraz 1 października swoją działalność na stanowisku dyrektora.
Tak, zobaczymy, co będzie. Ja widzę, że w ogóle PiS lubi dawać tutaj szansę, na przykład lubi dawać szansę z elewacją hali Osir. Teraz wiemy, że 150 tysięcy. Pan Demczyński sobie na każdej sesji zapyta pana Wojtkowskiego, co tam z elewacją, ale nic więcej, że tak powiem, temat nie zostanie. No i to, co o czym miałem powiedzieć. Właśnie teraz, słuchajcie, moi drodzy. Jedna rzecz teraz. Właśnie słuchajcie, gdzie jest opozycja? Bo ja z tego widzę opozycję, no, to my jesteśmy. Przy tym no właśnie, ta opozycja to my jesteśmy. I okolice, my tutaj, tak, tam jest największa opozycja. My tutaj jesteśmy opozycją. Tamci świetnie współpracują z sobą, tak? No czyli nie wynika, no, no z tego nic nie wynika. Ale z tego nic nie wynika. My jesteśmy naprawdę, ja uważam, że to tutaj ludzie, którzy są skupieni wokół tych naszych grup, to i tych grup naszych, no tych wszystkich grup, to jest opozycja. Nie, to słuchajcie, jest opozycja. Ja wam powiem, jak działa PiS we Wrocławku. No dobrze, zaraz przejdziemy. Ja bym chciała, bo wy skaczecie, a ja bym chciała jednak, żebyśmy wrócili do tematu tej kamienicy, bo jeszcze jest temat rewitalizacji, ale nie wiem, czy ze wszystkim wyrobimy. Piotrek, jakie dalsze działania? Powiedziałeś, że zgłosicie to dalej, bo poszło już do 3 posłów. Powiedziałeś, że poseł... Tak, CBA, prokuratura, no i to... I ostatnio fajnie od was czytałem fajny taki... Ktoś napisał felieton o tej koszykówce i tam wyłapałem, że pan Wojtkowski miał się gdzieś tam łańcuchem przypinać. To ja komunikuję, panie Wojtkowski, obiecuję panu, że zbieram rodziny i idziemy mieszkać do pana pod gabinet. Bierzemy śpiwory bez łańcuchów. No jak będą chcieli was wyciągnąć? No to wyciągną, będą też dzieci. Piotyki. No to robię, panie Wojtkowski. Albo u pana do Lubrańca pojadę do pana. No. No i Piotrek, no jedna rzecz, może trzeba czas, o czym rozmawialiśmy, pomyśleć o zapytaniu o wykupie tych mieszkań, tak? No tak, czy no, miasto ale, nie wyrazi, no, ale kto czy miasto nie możesz wykupić, to jest prywatna własność. Jest ale czyja? No, ale wtedy będziemy wszystko widzieli. W geoportalu masz zaznaczone na żółto, czyli nie na żółto, na poręczowo, ten kolor jako własność osoby fizycznej. Tak. Ale to jest udział. Cały czas nie wiemy. Słuchajcie, my wiemy tylko, my wiemy w oprócz tych informacji pokodnych, które no, ludzie, właśnie ci urzędnicy podają, to słuchajcie, jest tak. 1-2% to gdzie jest 98%? No. Gdzie jest 98%? No ale prosty to jest, no dobrze, no więc co ustaliliśmy? Ustaliliśmy to, że miasto miało 30 lat, już teraz 31 na to, żeby poprzez zasiedzenie przejąć kamienicę, bo to się tak? Bo poprzez zasiedzenie. Chodzi, od sprawa w sądzie prawnie przyjmują i wtedy wiadomo, przychodzi na majątek. Wy się obawiacie o swój byt, no bo nie wiecie, co się stanie. No, a wy byście się obawiali? Nie, no oczywiście. Tych kamienic może być więcej, też nie wiem. No, wiadomo, ile kamienic jest w takiej samej sytuacji jest lub było nie jak wasza. Ja bym chciała was, bo za chwilę będziemy kończyć, ja bym chciała takie krótkie pytania. Cieszycie się, że trenerem Anwilu został, głównym trenerem Anwilu został Marcin Woźniak? Ja nie znam fazyta. Nie znasz? Nie interesuje koszykówka Wrocławka. Marek? Ja uważam, że bardzo dobry ruch, bo tylko i wyłącznie my w końcu musimy zasłużyć na swojego, naszego trenera, a takim jest będzie Marcin Woźniak. Tak samo jak do tej pory nie mieliśmy żadnego wychowanka na klasy, no jeszcze nie mówię europejskie. A ja słyszałam, że to jest polityczne posunięcie, wybór Marcina Woźniaka. Chociaż ja do pana trenera Marcina Woźniaka nic nie mam i go bardzo lubię i szanuję. Ale, myślisz, że... ale taką informację miałam, że to wybór polityczny, nacisk z jednej strony... Czy to był nacisk polityczny, myślisz? No, ja tak słyszałam, no, ja nie wiem, czy to jest prawda, dlatego ja was pytam. No to ja patrzę jako kibic, jako kibic, że dla mnie to był świetny, świetne wyjście, akurat jest, że mamy swojego człowieka, tak, tutaj mamy swojego człowieka. No, przez wiele lat był trenerem, Karolina, pierwszym trenerem, mianowanie właśnie ludzi na stanowiska we Wrocławku, kto było kiedyś niepolityczny? No nie, no stanowisko no dyrektora ciepłe stołki tak, są stanowiskiem no to, politycznym. O tym bardziej miasto, tak jak teraz ma większość udziałów. A słyszeliście, że jest, chodzi plotka, że będzie zmiana prezesa klubu koszykówki? Bo ja też się dzisiaj dowiedziałam, że jest taka możliwość. Już jest nazwisko na rynku podane. On często się kręci przy panu Wojtkowskim, wszędzie się pokazuje medialnie. No dobrze, to teraz 10 października jest marsz o wolność. Który z was się wybiera? Ja się wybieram oczywiście. Jakby państwo nie wiedzieli, marsz o wolność to jest, żebym dobrze przeczytała, marsz o wolność to jest marsz przeciwko,
To jest marsz zwolenników teorii, że jednak pandemii nie ma, nie, tak? Nie, broń Boże, nigdy w życiu nie, nikt tak nie to mówi, że nie ma wirusa. Że nie ma wirusa. Ja nie mówię, że nie ma wirusa, bo jest, bo to dosięga nas co roku wirus. Wirus nas dosięgają. Letnie, jesienne wirusy i wiosenne, wiosenne wirusy. Jest ten wirus. Jest ten wirus i należy przestrzegać. Ale jest SARS-CoV-2? Jest ten wirus SARS-CoV-2? Czy to jest SARS-CoV-2, czy będzie PIX-2, czy nie wiem jeszcze, to naprawdę kompletnie mam to głęboko, tylko chodzi o sytuację, że my na nas, na ludzi nakładane jest teraz zamykanie nas, jest zamykanie, zaostrzenie nas, mamy, nie wiem, chodzić według, tak jak jakiś pan w telewizji powie, macie to zrobić, tak, macie to zrobić, bo jest wirus, a sami nie przestrzegają, ludzie, jaka od tego okresu wiosennego, co się wydarzyło, wiemy wszyscy, pan minister pokazuje, że maseczki są niedobre, za chwilę mówi, że są, że maseczki trzeba mieć, błędne, dostajemy tyle niespójnych wiadomości, że słuchajcie, ludzie logicznie myślący, że tu brakuje właśnie logiki. Każdy logicznie myślący powie ty, no halo, o co im chodzi, nie? Ja rozumiem, że jest dużo osób wystraszonych, ale dlaczego są wystraszeni? Bo nie mają opieki medycznej. Ja życzę nam wszystkim naszym słuchaczom, widzom, żeby nikt nas w tej chwili nie zachorował, bo nie mamy opieki medycznej. Szpitale pozamykane, przychodnie pozamykane. Tu mamy kłopot. Tu jest kłopot jeden i ten marsz właśnie pokazany jest, to jest nasz taki protest będzie, protestem nad tym całym systemem, który próbuje nas schować do klatki, zamknąć i tak jak w książce 1984. Marsz się zaczyna 10 października o godzinie 14 z Placu Wolności, tak? Tak, znaczy ja nie jestem organizatorem. Ja nie jestem organizatorem tego marszu. Pomagam też, Mirek jest kolegom. Chyba król tak, organizatora. Pozdrowienia Mirek dla ciebie. Pomagam kolegom też. I słuchajcie, nie, to nie będzie marsz. Wiemy, no marsz, na marsz to trzeba spełniać pewne wymogi. Musimy. Czyli to spotkanie jakieś, rozumiem. To będzie happening, zrobimy, gdzie mamy. Nie będę teraz mówił, bo to wszystko będzie na pewno podane też. To będzie taki bardziej w formie happeningu. Nie robimy, nie chcemy zablokować ulic, nie chcemy, tym bardziej, że ten nasz plac wolności, wiemy, jak jest teraz rozkopany. Nie chcemy tego robić, nie chcemy. Myślę, że będzie to inna forma, bardziej forma happeningu. Tomek, wybierasz się? Ja akurat nie będzie miał Sławku w tym czasie, ale jeżeli bym był, to bym poszedł na ten marsz. Tak? Też nie wierzysz w pandemię? Znaczy nie, no bo tak jak Marek powiedział, pandemia jest, ale uważam, że te maseczki no, nie są tak potrzebne, jak są wymagane. Nie są tak potrzebne, jak są wymagane. Nie, no nie są, no słuchajcie, no koronkowe maseczki, no ludzie, no w koronkowych maseczkach możemy chodzić, no hej, logika. No gdzie jednak pokazują nam koronkowe maseczki, mam maseczkę z koronki, tak? To jest ich mnie chroni, tak? I wtedy nie dostanę od pana milicjanta. W Karolina, Karolina, i wtedy od pana milicjanta nie dostanę mandatu, tak? Bo mam maseczkę koronkową, tak? Przepraszam, ja musiałam kasznąć, bardzo, bo jeżeli zakładam maseczkę, to jest sezon. Michał, ty? Znaczy ja się zgodzę z Markiem, że rząd sparaliżował służbę zdrowia i mamy ile w tej chwili tych zgonów od marca tak naprawdę? 2,5 tysiąca? Nie, zgonów nie, chyba. Tak, 2,5 tysiąca, ale niech ktoś policzy tą ilość niezdiagnozowanych zawałów serca, wylewów udarów, a przede wszystkim nowotworów, bo tak naprawdę mamy plagę i to jest pandemia nowotworów w tej chwili w Polsce. A pamiętajmy, że w tej chwili tak naprawdę bardzo ciężko o diagnozę, chociażby od lekarza pierwszego kontaktu, bo no przepraszam bardzo, ale guza nie da się zdiagnozować teleporadą. No właśnie. Piotrek, wybierasz się? No oczywiście, tylko ja to mogę powiedzieć tak na wesoło. Ja to idę, bo liczę, że wreszcie ci radni z Platformy Obywatelskiej, którzy się ze mną pokryjomo spotykają, wyjdą wreszcie na ulicę, pokażą swoje prawdziwe oblicze. U tego niedobrego Busha, któremu zakazaliście, żebyśmy się z nim spotykali. Prawdziwe oblicze, zdejmą maski. No czyli do nas, bez masek, do nas, radni z Platformy Obywatelskiej też mają problem, żeby przyjść, ale poszła dzisiaj informacja mailowa, miała iść z zaproszeniem. Może któryś z radnych z Platformy Obywatelskiej będzie jednak miał okazję i chęć dołączyć w programie Klimecka Pyta, żebym w końcu uzyskała pewne odpowiedzi, no, które nie mogę bezpośrednio zadać radnym Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej. A u mnie to jest... Tam jest zakaz, tam było nawet zebranie klubowe. No ja zrobione, też wiem, że u nas jest zakaz. Znaczy, tam jest zakaz, żeby przyjść do nas. No i ich nie słuchają, no i tak do przyjeżdżają. No, właśnie, to są normalni ludzie, bo to są normalni ludzie, dokładnie, którzy dzięki takim ludziom być może wyłączą się w tym całym systemie, w tym betonie. Boją się tego Lebrańczyka i to takie jest. Ja bardzo dzisiaj serdecznie dziękuję takiemu jednemu uczestnikowi, który tutaj nam
Bardzo komentuję. Oczywiście pozdrowienia dla wszystkich przychylnych i życzliwych. A to jest to Waszek? To jest psycho, nie, to psychofan. Ja go bardzo lubię. Pozdrowienia dla Zbyszka Suszyńskiego. Też Was pozdrawia. O, dziękujemy. Również pozdrawiamy. Coś mi się zawiesiło. Tomaszu, też się pozdrawiam. Spotkamy się w sobotę. Poczekajcie, dobra, już jesteśmy. To mówimy o psychofanie. No tak, spotkamy się z nim w sobotę. No. Środki zapobiegawcze i prewencja są zdecydowanie zbyt surowe przez brak dostępu do leczenia. Dokładnie. Umrze więcej osób niż przez wirus. Dokładnie, coś mi się zawiesiło, ale już jest. Dobra. Słuchajcie, ja Wam dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Do tematu rewitalizacji będziemy musieli wrócić, ponieważ jest to za długi temat. Na pewno ten temat poruszymy, bo z tego co widziałam, Piotrek, Ty dodałeś taki post, w którym była informacja, ile zostało w 2014 roku, tak? Ale to są miliony liczone w euro, to nie są złotówki. Coś mi się internet chyba zawiesił. Czyli, nie wiem, czyli patrząc na te kwiatki... Tam około 120 milionów było, tak? Tak, przekazane. Tak, 120 milionów złotych. 2014, 2008 rok. To był 20, tak, 2008. I jest porównanie. Fakt, zabetonowany zielony rynek, ale ta stara rewitalizacja jest porównana do tej nowej i do tych parkletów na Placu Wolności. No właśnie, no dobrze. Bardzo Wam serdecznie dziękuję dzisiaj za udział w programie. Dużo zdrowia, moi mili. Tak. Pozdrawiam swoich przyszłych sponsorów. Przyszłych sponsorzy, właśnie czekamy na komentarze. Przyszłych sponsorów. Krzysztof Kowalski pisze: pozdrawiam panią redaktor i wszystkich w studiu. Pozdrowienia, panie Krzysztofie. Gdybyście mieli jakieś pytania, komentarze, bądź też tematy, którymi możemy się zająć, to my jesteśmy dla Was. WLC.pl, lepsza strona Wrocławka. Wszelkie informacje można kierować na naszą skrzynkę pocztową, która jest podpięta pod nasz Facebook, bądź redakcja@wlc.pl. Program nazywa się Wrocławek, Mleko i Miód. Bardzo się cieszę, że dzisiaj byliście z nami. Bardzo duża oglądalność. Bardzo dużo ludzi nas oglądało, do tej pory ogląda. Temat bardzo, bardzo ciekawy, ponieważ ile rodzin? 17? 17 rodzin. 17 rodzin jest obawa, że może stracić dach nad głową. W jednej kamienicy. W jednej kamienicy. Nie, dwie kamienice. Znaczy w dwóch kamienicach. Pytanie, ale adres jest jeden. Pytanie, ile kamienic w ten sposób, też no, takie działania są podejmowane w stosunku do innych kamienic. Będziemy pilotować tą sprawę na bieżąco. Ja bardzo serdecznie dzisiaj dziękuję wszystkim słuchaczom, wszystkim tym, którzy nas oglądali. Bardzo też serdecznie dziękuję Piotr Busz, Michał Walczewski, Tomek Gołębieski, Marek Jędrzejewski za udział w programie. Dziękujemy pani redaktor. Czy któryś z panów jeszcze ma ochotę coś dodać na koniec? Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy, też życzymy zdrowia, uważajcie na siebie, bo wirus zmutował. Ja jestem zwolenniczką teorii, że jest pandemia, a maseczki są konieczne do noszenia. Fakt, że ich tutaj teraz nie mam, ale no, ciężko by było mówić. Ja mam maseczkę, tylko nie widać. No mamy, przecież ja mam maseczkę, tak? Dziękuję uprzejmie. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym programie WLC.pl. Lepsza strona Wrocławka. Do widzenia.